Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnych ulubieńcach miesiąca i tym razem podsumowujemy październik. Na początek, tak jak zawsze, uroda i dzisiaj mam dla Was coś pielęgnacyjnego i będzie to moje nowe odkrycie prysznicowe, czyli płyn do mycia ciała marki Duszka i dlaczego ja absolutnie się w nim zakochałam. Ponieważ jego zapach jest po prostu przepiękny i całkowicie wpasowuje się w moje preferencje. Tak jak zawsze wychwalałam mój ulubiony peeling, który jest waniliowo-kokosowy, to teraz ten płyn nazywa się Coconut Meringue, czyli beza kokosowa, chociaż dla mnie to jest taki właśnie słodki, budyniowy smak, plus w ogóle te kosmetyki wyglądają przepięknie. No i mnie on sprawdził się fantastycznie w październiku. Oczywiście kosmetyki są wegańskie i naturalne, i niedostawane na zwierzętach, ale to jest oczywiste. Kategoria druga to moda i często pytacie mnie o biżuterię. W ogóle chyba muszę zrobić osobny film o mojej biżuterii, bo te pytania naprawdę pojawiają się notorycznie. Tylko że moja odpowiedź prawdopodobnie nie jest dla Was satysfakcjonująca, bo większość moich rzeczy jest albo totalnie starych, kupionych w podstawówce, albo jest od mojej babci. Także dzisiaj chciałam powiedzieć o tych kolczykach, które noszę namiętnie od bardzo, bardzo dawna, bo w ogóle historia jest taka, że po powrocie z Grecji miałam tak ubrudzone moje poprzednie kolczyki, które nosiłam codziennie, że postanowiłam je wymienić na coś innego i znalazłam te kolczyki, które dostałam od mojej mamy, chyba na imieniny, na początku gimnazjum albo na koniec podstawówki. Pamiętam, że one mi się nie podobały. Wybacz, mamo. A teraz uważam, że są najfajniejsze kolczyki na świecie. I też pasują się w trendy, noszę je codziennie i są z biżu Brigitte, ale tak jak mówię, kupione jakieś 15 lat temu. Kolejny dział to jedzenie i dzisiaj mam dla Was dwa restauracyjne odkrycia. Pierwsze z nich jest polskie, warszawskie i jest klasykiem, bo jest to Leonardo Verde, restauracja wegańska, którą bardzo lubię w Warszawie, a konkretnie ich kultowa carbonara. Powiem szczerze, że jakoś nie paliłam się do tego, żeby tej carbonary próbować, ponieważ sama zrobiłam w domu bardzo dobrą carbonarę, kiedyś improwizowaną z boczkiem z bezmięsnego mięsnego. Natomiast powiem Wam, że ta carbonara jest boska. Spróbowałam jej podczas konferencji Plant Powered Perspectives i myślę, że każdy sceptyk będzie przekonany do diety roślinnej. Naprawdę, jest fantastyczna, zawiera właśnie wegański boczek, zawiera cudowny kremowy, śmietanowy sos i jest super. A druga rzecz to jest odkrycie restauracyjne w Paryżu i jest to restauracja Le Potager du Marais, tak chyba się to czyta, czyli elegancka, wegańska restauracja z tradycyjną francuską kuchnią, coś, co ciężko znaleźć, bo mówmy się, francuska kuchnia w wersji wegańskiej jest praktycznie nieistniejąca i jest to zupa cebulowa, która powaliła na opadki wszystko, co jedliśmy w Paryżu. Ja, moja mama i mój brat jedliśmy zupę cebulową, cudowny, aromatyczny, cebulowo-czosnkowo-majerankowy wywar. Nie majerankowy, tymiankowy. I do tego oczywiście grzanki i plastry pysznego roślinnego sera. Dla mnie tak rzadkim jest spotkanie sera roślinnego, który mi smakuje, a ta zupa była po prostu boska. Jeżeli jedziecie do Paryża i jesteście weganami, to musicie spróbować klasycznej cebulowej zupy w Le Potager du Marais. Podlinkuję Wam to, bo skomplikowana nazwa. Numer 4 to książka. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie lub śledzicie podcast, to na pewno wiecie, o czym powiem w tym miesiącu. Jest to książka Oriny Krajewskiej, Holistyczne ścieżki zdrowia bądź. Jest to książka, którą ja przeczytałam, słuchajcie, w dwa wieczory, przygotowując się do nagrywania podcastu właśnie z Oriną. Ja absolutnie przepadłam. Książka jest poświęcona zdrowiu, jest poświęcona holistycznemu podejściu do zdrowia, czyli takiemu, który patrzy na pacjenta jako na całość, na konkretne schorzenia, tylko obserwuje jego narządy, obserwuje też jego umysł, pracuje z nim przez, jakby to powiedzieć, tak kompleksowo i w trybie ciągłym, a nie tylko w przypadku, w którym jest jakieś konkretne schorzenie. Książka mówi też o medycynie integralnej, czyli właśnie o łączeniu medycyny zachodniej z medycyną alternatywną, a forma książki to są rozmowy z różnymi ekspertami z medycyny chińskiej, z genetyki,
z cancer coachingu, z slow joggingu, z buddyzmu. Jest to naprawdę niesamowita książka, napisana w bardzo przystępny sposób, a jednocześnie zawiera mnóstwo cennych, profesjonalnych i poważnych informacji. Dla mnie absolutny strzał w dziesiątkę, uważam, że to jest must dla każdej osoby, która jest świadoma swojego ciała, która chce w jakiś sposób zadbać o swoje zdrowie i holistycznie do niego podejść. Także ja mogłabym gadać. Polecam Wam podcast z Oriną, oczywiście tam trochę więcej na ten temat. Jeżeli chodzi o film, jest to coś, co pobiło rekordy popularności w tym miesiącu. Nie jest to nic niszowego, bo jest to Claire, czyli film Wojtka Smarzowskiego. Ja tutaj nie chcę wyrażać może swojej opinii, ani w żaden sposób tej jakichś tematów religijnych roztrząsać. Natomiast uważam, że jest to film, który powinien obejrzeć każdy. Jest to świetny film i jeżeli go nie widzieliście, to polecam i zachęcam. Jeżeli chodzi o seriale, mam dzisiaj dla Was dwie rzeczy. Pierwszy z nich jest to serial, który obejrzałam w tym miesiącu ciurkiem dwa sezony, co się bardzo rzadko zdarza. Jest to serial na Netflixie Atypowy. Nie sądziłam, że sięgnę po tego rodzaju serial, ale stwierdziłam, że mam dosyć oglądania na przykład przy jedzeniu filmików na YouTubie. Wolę sobie włączyć coś innego. Stąd pomysł, żeby obejrzeć Atypowego. Atypowy jest to serial, który z pozoru wydaje się być takim zwykłym serialem amerykańskim o takiej rodzince, nastolatkach itd. Natomiast to, co go wyróżnia, to, że głównym bohaterem jest chłopiec, który cierpi na autyzm. Jest to tak niesamowicie dla mnie ciekawa produkcja, z uwagi na to, jak przedstawiony jest sposób myślenia tego chłopaka. Serial też jest bardzo ładnie nagrany, także jest przyjemny dla oka. I mówi o bardzo wielu poważnych problemach i też trochę dystansuje nas do siebie samych, widząc, jak naprawdę inaczej i może wyglądać czyjeś życie. I jak, to jest też bardzo ciekawe, mam nadzieję, że nie mówię zbyt chaotycznie, ale to, w jaki sposób osoba z autyzmem patrzy na rozmowanie ludzi, którzy nie mają tego typu schorzenia. To jest dla mnie fascynujące, bardzo ciekawy serial i też taki naturalny. Bardzo podoba mi się tam gra aktorska, szczególnie właśnie młodszego pokolenia, także oba sezony są super i gorąco Was zachęcam. A drugi serial, to jest serial, którego jeszcze nie skończyłam, ale muszę go Wam polecić. Mam HBO Go, więc zaczęłam oglądać Ostre Przedmioty. Jest to serial taki kryminalno-thrillerowo-psychologiczny z Amy Adams. Ma 8 odcinków, super zrobiony, tam też gra Patricia Clarkson, którą ja uwielbiam. Ma 8 odcinków, przepiękny właśnie, jeżeli chodzi o sposób, w jaki został nakręcony. No i niesamowita historia, bardzo wciągający i poruszający, także też Was zachęcam. Pasuje idealnie do takiej jesiennej aury. Mam dzisiaj ulubieńca muzycznego, ponieważ 20 października byłam z Julką na koncercie George'a Ezry. To był prezent od mojej mamy na urodziny. Tak, moje urodziny. I to był fantastyczny koncert, pomijając fakt, że po nim dostałam zdrowia pokarmowego. Ale przeżyłam. George jest cudowny. Też pierwszy raz go widziałam na openerze 1,5 roku temu. Koncert był tak przyjemny. George opowiadał o powstaniu praktycznie każdej piosenki przed jej zagraniem, o tym, gdzie ją napisał i o co tak naprawdę w niej chodzi. Publiczność świetnie się bawiła, wszyscy śpiewali, a on był taką kulką szczęścia i słodyczy. Naprawdę, jeżeli jesteście George'a Ezry, to Wam serdecznie polecam. Uwielbiam jego muzykę. Najnowsza płyta jest po prostu wspaniała. Próbuję pomyśleć, jaki jest mój ulubiony, jaka jest moja ulubiona piosenka. Ale nie wiem. All My Love w sumie bardzo lubię. Nie chcę wybierać. Jego piosenki są jak dzieci. Trudno wybrać ulubione. I jeszcze mam dla Was jednego ulubieńca. Już myślałam, że przechodzę do ostatniego punktu, ale nie. Zawsze lubicie, jak polecam Wam podcasty, więc w tym miesiącu pojawił się podcast u mnie związany z duchowością, a to jest to podcast z Kają. I jeżeli lubicie tego typu klimaty, to polecam Wam serdecznie podcast The Highest Self Podcast, którego prowadzącą, autorką jest Sahara Rose. Ona jest ekspertką od nowoczesnej ajurwedy, czyli kurczę, teraz zacznę się rozwijać, to będzie trwało 3 lata. Ajurweda jest to staroindyjski system medyczny. Ona się w tym specjalizuje, ale prowadzi podcast, który mówi o tym, jak używając ajurwedy można osiągnąć swoje życiowe cele, można żyć w zgodzie z naszym celem, z naszym przeznaczeniem, z naszą rolą, o tym, jak to wykorzystać w biznesie.
i dużo ona skupia uwagi właśnie na tę stronę biznesową, mówi też o tym, jak się odżywiać zgodnie ze swoim typem. Straszna czarna magia, zdaję sobie sprawę, jeżeli o tym wcześniej nie słyszeliście, ale jeżeli interesuje Was Ayurveda, to naprawdę gorąco zachęcam. I mój ostatni ulubieniec, nie mogłabym o nim nie powiedzieć, jest to wyjazd do Paryża, był to prezent dla mojej mamy ode mnie, od mojego brata na urodziny i jest vlog poświęcony temu weekendowi. Wspaniale spędzony czas, cudowne miasto, wspaniałe jedzenie, przeszliśmy miliony kilometrów, była wspaniała pogoda, nie wiem ile razy można powiedzieć słowo wspaniała w jednym zdaniu. I ja byłam w Paryżu po raz drugi, na pewno wrócę. Jedno z najpiękniejszych wspomnień z tego miesiąca. To są już moi wszyscy ulubieńcy, moi drodzy, także ja w komentarzach jak zawsze czekam na Waszych ulubieńców. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Już chciałam powiedzieć odcinka, wczułam się w te podcasty. I my widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień. Do zobaczenia, pa!